Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie też rząd omawiał sytuację Polaków w Donbasie, bo wciąż mówi się o styczniu i o ewakuacji. Tam chyba jest 200 osób na liście, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego wciąż nie ma konkretnej daty? Ta liczba wzrosła, bo początkowo to miała być mniejsza grupa Polaków i to było przyczyną przesunięcia terminu. Dziś mamy już pełną listę. Wczoraj to także było omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów. Zarówno minister spraw zagranicznych, pan Grzegorz Schetyna, jak i pani minister Teresa Piotrowska, czyli minister spraw wewnętrznych, przygotowali plan ewakuacji i w styczniu do tej ewakuacji dojdzie. Oni współdziałają, plan jest chyba dobrze przygotowany. A ich troską jest, aby ta operacja przebiegła bezpiecznie dla ewakuowanych. Ale nie wiadomo wciąż dokładnie kiedy. Myślę, że nikt z nas nie pozna dokładnej daty, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo tej operacji.